Jesteśmy na konferencji List do Filemona 8. Jest to konferencja przeznaczona dla byłych więźniów, którzy spotkali Jezusa, a także pracowników służby więziennej. Chcemy zadać kilka pytań Jackowi Ziółkowskiemu, który jest jednym z kapelanów więzienia w Cieszynie. Czy Słowo Boże może być rodzajem terapii resocjalizacyjnej dla więźniów? Myślę, że Słowo Boże jest najlepszym rodzajem terapii i najbardziej skutecznym rodzajem terapii dla tych ludzi i generalnie dla każdego człowieka, ponieważ samo Słowo Boże mówi, że mamy przemienić się przez odnowienie umysłów naszych, a więc polega to na przemianie całkowitej naszego myślenia i zastąpienia tego sposobu myślenia, którym człowiek, czy więzień, czy skazany, czy jakikolwiek inny człowiek został wychowany, nauczony, czy nabył pewnych nawyków, poprzez Boże Słowo może je całkowicie zmienić. A jednocześnie ta zmiana jest trwałą zmianą. To nie jest zmiana na chwilę, na dany moment, ale jest zmianą całkowicie trwałą. I jest to możliwe, jestem przekonany, z pewnym doświadczeniem również i duszpasterskim przez ileś lat. Jestem Bożym dzieckiem od 25 lat i wiem, że Boże Słowo jest jedyną receptą, ponieważ ono przedstawia nam Jezusa i On, tak naprawdę On poprzez Słowo zmienia człowieka i zmienia życie ludzkie. Jaka jest najważniejsza rzecz w pracy z więźniami? Moim zdaniem najważniejszą rzeczą w pracy z więźniami i nie tylko jest miłość. To jest podstawa każdej służby i każdego sposobu posługiwania w Kościele czy poza Kościołem. Nasze działania i motywacją naszych działań jest miłość. Jeśli chodzi o więzienie, to są ludzie, którzy są szczególnymi ludźmi, ponieważ to są fachowcy, psycholodzy, którzy znają psychikę ludzką, znają nas, badają, doświadczają i sprawdzają, czy jesteśmy autentyczni. Miłość jest takim owocem Ducha Świętego, którego się nie da podrobić. Ona jest autentyczna, ona jest szczera, ona ma być prawdziwa i ci ludzie, jeśli zauważą tą miłość w nas, ona jest wielką pomocą i jest w stanie na nich oddziaływać, bo miłość pokazuje, że oni są kimś ważnym, że są potrzebni, że ktoś ich akceptuje, ktoś ich kocha, komuś zależy na nich. Nieraz jesteśmy jedynymi ludźmi, którym zależy na tych ludziach, których odrzucili rodzina, najbliżsi, przyjaciele, znajomi. Także miłość jest tym motywem przewodnim obsługiwania i pomocy tym ludziom. Kiedy więzień opuszcza zakład karny, to jaka jest wtedy najważniejsza rzecz, którą powinien otrzymać od ludzi wierzących? Mówimy o więźniu, który już poznał Pana Jezusa, doświadczył Go, jego życie uległo zmianie i wchodzi w zbór. Mówimy o tym, że ten człowiek ze strony Kościoła oczekuje i powinien doznać pełnej aprobaty, akceptacji. Powinien zostać przyjęty jako pełnowartościowy i równy członek danej społeczności, danego zboru. Jeśli tego nie znajdzie, może się gdzieś pogubić i ma prawo tego oczekiwać od Bożego Kościoła po prostu. Dziękuję bardzo za odpowiedzi.